Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ostatnimi czasy sporo mówi się o tym, że Ukraina może nałożyć na nas, Polskę, embargo za to, że śmieliśmy zrobić coś, co im się nie spodobało. No i pojawiły się głosy, że no niemożliwe. Przecież Ukraina by się tak nigdy nie zachowała, a w końcu my im. Pomagamy. Pozwólcie, że posłużę się cytatem. To jest artykuł pana Michała Wąsowskiego z portalu Na Temat z lipca 2014 roku. Tytuł tego artykułu mówi wszystko. My im pomagamy, oni nakładają na nas embargo, a Rosję zostawiają w spokoju. W co pogrywa z nami Ukraina? Drodzy Państwo, ten tytuł jest tak ciekawy, że chyba nawet pozwolę go sobie umieścić we fragmencie w tytule dzisiejszego materiału. Co pogrywa z nami Ukraina? No bo chyba trochę pogrywa. Ostatnio takie mam wrażenie, że ta afera zbożowa bardzo mocno pokazała zarówno nieudolność PiSu, jak i pazerność różnych firm powiązanych z politykami, którzy na zalewaniu polskim. Polskiego rynku zbożem, który przecież miał tylko przejeżdżać przez Polskę, zbili kupę pieniędzy, a kto za to zapłacił? Pan zapłacił, pani zapłaciła i ja też zapłaciłem. 10 miliardów już będzie nas to kosztować. Tyle pisowcy zapłacą rolnikom z naszych podatków za to, żeby kupić ich przyzwolenie i milczenie, żeby dalej nie ujawniali. Skrajnie strasznych rzeczy, które tam się działy. Jeśli nie wiesz, co tam się działo, to w opisie masz link do vloga, w którym to bardzo dokładnie wyjaśniam. Działy się straszne, drodzy Państwo, rzeczy. 10 miliardów to jest prawdopodobnie dopiero początek naszych strat. No i, drodzy Państwo, no może sobie przeczytajmy, no bo. Dzisiaj tak się właśnie. Może zacznijmy od tych ar aktualnych artykułów, żeby nie było, że ja tam sobie wystałem z palca, że Ukraińcy mówią o embargu nałożonym na Polskę jako podziękowanie za te wielomiliardowe wsparcie, jakiego im udzielamy. Drodzy Państwo, portal many.pl. Ukraińscy przetwórcy chcą zakazu importu produktów mlecznych z Polski. Tak, to, 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 zakaz importu to, to chyba embargo, nie? Tak to chyba należy określić. Portal farmel.pl, pani Małgorzata e Tyszka. Czy Ukraińcy wprowadzą embargo na polskie produkty rolne? I drodzy Państwo, Tysol.pl, Ukraina nałoży embargo na Polskę? Znak zapytania, niepokojące doniesienia. Chyba jednak nie nałoży na razie, bo pisowcy się ugięli i zrobili to, co Ukraińcy sobie życzyli, żeby zrobili, ale jak dla mnie no, wyraźnie widać, że Prawdopodobieństwo tego, że jak um, przestaniemy robić to, co Ukraińcy chcą, żebyśmy robili, to z przyjaciół, wrogami staniemy się bardzo, bardzo szybko. No, wszak już jak wynika z artykułu z na temat, no mniej niż 10 lat temu tak było, tak. Jeszcze raz przeczytajmy sobie ten artykuł w portalu na temat. Sam tytuł: Pan Michał Wąsowski, portal na temat. My im pomagamy, oni nakładają na nas embargo, a Rosję. Zostawiają w spokoju, w co pogrywa z nami Ukraina. Drodzy Państwo, historia lubi się powtarzać. Oby tylko ta. Oby nie ta, która, ma zdecyd która jest zdecydowanie dłuższa. Przeczytajmy sobie ten artykuł yy, pana yy, Michała Wąsowskiego, bo, no bo warto. Trzeba znać historię właśnie po to, żeby się nie powtarzała. Politykę trzeba prowadzić. W sposób dorosły, przemyślany, nie na kolanach, nie być usłużnym yy, i nie liczyć na jakąś wielką miłość, bo praktycznie wszyscy inni w polityce zagranicznej kierują się swoimi interesami, a nie jakąś tam miłością, poklepaniem po pleckach i to, że jeden prezydent powie do drugiego polityka, że są przyjaciółmi. No, drodzy Państwo, no, dorośli ludzie tak nie postępują. Przypomnijmy sobie, co tam było. Wtedy w 2014, też przecież żeśmy bardzo mocno nadstawiali głowy nad, za Ukrainę. Nie tak bardzo jak teraz, nie tak wiele żeśmy poświęcili, ale też sporo. I potem jak przychodziło do podpisania pokoju, to nas wystawili do wiatru, a Rosja kontr-embarga na nas i kontrsankcje na nas nałożyła, i polscy sadownicy, <śmiech> <śmiech> przepraszam, zostali. Bez możliwości sprzedania jabłek. Przeczytajmy sobie ten artykuł. Michał Wąsowski. My im pomagamy, oni nakładają na nas embargo, a Rosję zostawiają w spokoju. W co pogrywa z nami Ukrainę? Jeszcze raz podkreślę, to jest artykuł z 29 lipca 2014 roku, czyli sprzed 9 lat. Zaledwie miesiąc temu Ukraina ponownie zezwoliła na wjazd polskiego mięsa, a już na powrót to tego zabroniła. Powodem takiej decyzji oficjalnie są dwa przypadki afrykańskiego Pomoru Świń w gminie Grudek, graniczącej z Białorusią. W kraju Łukaszenki Pomór też był, ale, Białoru, ale Białorusi ukraińskie władze embargiem nie objęły. O kurczę. Tak samo jak Rosji, gdzie ogni z choroby nie brakuje. Dlaczego więc cierpią tylko polscy rolnicy i o co właściwie chodzi władzom Ukrainy? <laughs> embargo, duży problem dla Polski. Pierwszy raz Ukraina nałożyła embargo na polską wieprzowinę w lutym 2014 roku. To wtedy u kilku padłych dzików stwierdzono AFS, AFS czyli afrykański pomór świń. Sprawa była poważna. Bo na wschodzie to właśnie Ukraina po Rosji i Białorusi jest głównym odbiorcą naszej wieprzowiny. Polska tylko w 2013 roku wyeksportowała tam aż 19 tysięcy ton mięsa o wartości ponad 138 milionów złotych. To swoją drogą zwrócił też uwagę, jak gigantyczne pieniądze rząd pisowski daje Ukraińcom. Tutaj jest mowa o poważnej sprawie 138 milionów złotych. A pisowcy już się przyznali lekką ręką, że rozdali 50 miliardów złotych Ukrainie, a ta pomoc Polska dla Ukrainy była warta 50 miliardów miliardów, prawdopodobnie naprawdę była warta dużo, dużo więcej. No i jeszcze te 10 miliardów, które pisowcy dadzą rolnikom, żeby siedzieli cicho i przymknęli oczy na aferę zbożową, no to też moim zdaniem należy do tej kwoty dodać, bo gdyby nie wpuszczali tutaj tego zboża, żeby pomóc. Oligarchom ukraińskim, bo przypomnę, że te gospodarstwa rolne na Ukrainie to jest około 50% obszarów rolnych, to jest około 100, tak zwanych agroholdingów, to są gigantyczne, liczące na przykład 100 tysięcy hektarów, wielkie megagospodarstwa należące do wielkich. Wielkich bogaczy bardzo często, wcale nie Ukraińców, bo one bywają notowane na różnych giełdach. Na przykład jeden z tych agroholdingów jest notowany na giełdzie warszawskiej. Także to z pomocą ukraińskim rolnikom ma tyle wspólnego, co dawanie pieniędzy jakiejś bogatej Ukraińce tutaj w Polsce jeśli chce się wspomóc jakiegoś biednego Ukraińca, który yy, siedzi w Okopie i nie ma jedzenia i, 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 i nie ma Ogrzewacza, tak? Tutaj bogata Dzunia sobie siedzi i, i sobie dobrze żyje w bezpiecznym kraju. Między, że 500 plus a 12 tysięcy, a tam biedny jakiś Ukrainiec ryzykuje życiem. No to pomoc tej kobicie nie ma się nijak do pomocy temu Ukraińcowi. Tak samo nabijanie kap z oligarchą nie ma się nijak do pomocy ukraińskim y, rolnikom, bo ich tam prawie że nie ma. Tam większość tej ziemi należy do gigantycznych gospodarstw, prawda? No, ale tutaj wi widać, jakie to są gigantyczne kwoty, prawda? 138 milionów versus 50, a moim zdaniem 60 miliardów należy liczyć. Rolnicy naciskają, Ukraina nieugięta. Wtedy zakaz na polską wieprzowinę nałożyła nie tylko Ukraina. <laughs> Ale też między innymi Chiny, Rosja czy Japonia. Wkrótce jednak sytuację z AFS opanowano na tyle, że zakaz eksportu mięsa na Ukrainę przestał mieć sens. Rolnicy coraz silniej naciskali na polski rząd, by coś z tym zrobił. Robiła to także Unia Europejska, która domagała się, by import z Polski przywrócono eee, wszędzie, oprócz jednej strefy buforowej. Mającej chronić nas przed AFS. Proszę bardzo, nawet Unia się za nami u, ujęła. No, kiedyś, jak rządziły nami ludzie, którzy nie skłócili nas z Unią i nie sprawili, że jesteśmy wobec nich jawnie wrodzy, no to tam lepsze mieliśmy stosunki z Unią Europejską. Ostatecznie embargo zdjęto w czerwcu, a polscy eksporterzy mięsa cieszyli się um, na tę wiadomość. Masowa była już, na, mowa była już nawet Mowa była już nawet o odradzającym się eksporcie wieprzowiny na Ukrainę. Radość nie trwała jednak długo, bo teraz, czyli raptem miesiąc po zdjęciu embarga, Ukraińcy znów je nałożyli. Służby sanitarne tego kraju wyjaśniły, że. Taka decyzja to efekt ponownego pojawienia się w Polsce FS u zwierząt hodowlanych, a konkretnie dwóch świń w gminie Grudno graniczącej z Białorusią. Polski minister gromił Ukraińców. No wtedy jeszcze można było, dzisiaj to już dogmat o świętości Ukraińców nie pozwala. Na tę decyzję natomiast zareagował polski minister rolnictwa i na swoim ukraińskim, Y, odpowiedniku i chorze Szawajce nie zostawił suchej nitki. To pokazuje, jak Ukraina jest wiarygodnym partnerem w sprawach gospodarczych i rolnych, komentował Marek Sawicki na konferencji prasowej. O kurczę, drodzy państwo. Ukraina niewiarygodna, U, ale nie, no teraz na pewno jest wiarygodna. Teraz na pewno nam kosy w plecy nie sprzedadzą. Oczywiście mówię w przenośni. Mam nadzieję. I to, że nam grozili, że nam zrobią embargo na mleko, jak tylko im się cokolwiek nie spodobało, to, 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 to nie, to nie zwracajcie na to uwagi. Jak dodał, nie jest to embargo, a jedynie zakaz wjazdu dla wieprzowiny i konkretnych, z konkretnych rejonów Polski. Tam bowiem, gdzie laboratoryjnie przebanano zwierzęta i nie stwierdzono AFS, zakaz nie działa. Taka furtka jednak niewiele zmienia, bo eksporterzy muszą przeprowadzić badania na własny koszt, co znacznie zmniejsza opłacalność całego przedsięwzięcia. Furtka tanie zmieniła też bardzo krytycznej oceny Sawickiego na temat zachowania ukraińskiego rządu. Współpracuje już z czwartym ministrem rolnictwa i przez 6 lat nie udało się żadnemu z nich dotrzymać umowy. Którą z Polską podpisał grzmiał Sawicki. Podkreślił przy tym, że decyzja ukraińskich władz jest o tyle niezrozumiała, że na Rosję i Białoruś embarga nie nałożono, chociaż ognisk FS jest tam więcej niż w naszym kraju. Ukraina ręka w rękę z Kremlem, drodzy Państwo, to jest artykuł na temat z 2014 roku. Wtedy no, można było jeszcze. Wtedy jeszcze nie było cenzury prewencyjnej, realnej. W sytuacji, gdy Rosja próbuje wciąż dokonać podziału Ukrainy, a Polska na wszelkie sposoby wspiera Ukraińców, decyzja o embargo w naszym kraju może zostać w najlepszym wypadku uznana za niewdzięczność, w najgorszym za realizowanie polityki Kremla. Naturalnie nasuwa się więc pytanie, w co grają władze Kijowa, uderzając w Polskę i jej interesy, a jednocześnie utrzymując interesy z Białorusią i Rosją. No i jak myślicie? Czy teraz to już będzie ta Ukraina, która już teraz to dotrzyma słowa? I to, że nam grozili embargiem na mleko, to nie, nie ma znaczenia? Jak tłumaczy nam Jan Ardanowski, były wiceminister rolnictwa i doradca Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa, by zrozumieć decyzję rządu Arsenija... Jaceńuka trzeba spojrzeć na sprawę znacznie szerzej niż w kwestii samego Embarga. To, że Polska zaangażowała się w konflikt na Ukrainie, to jedno. Polska musi pomagać temu krajowi w jego drodze do Europy Zachodniej. To polska racja stanu i chyba nikt tego nie kwestionuje, podkreśla Ardanowski. A ja powiem tak, bo politycy generalnie znani są z tego, że są kompletnie niekumaci i oni może nie rozumieją. Więc ja wyjaśnię. Drodzy Państwo, każdy normalny człowiek dba o swoje interesy. Każdy polityk, który nie jest tylko jakimś tam politykierem, który dochrapał się stołka i nie wiadomo po co tam jest, dba o interesy tego, kto go wybrał. Więc Ukraińcy dbają o interesy Ukraińców, a rząd PiSu, no ten facet był związany z PiS-em, doradca Lecha Kaczyńskiego i tak dalej. No widać, nie umie, nie umie w biznes. O co chodzi? Chodzi o to, że jak. Jesteś na musiku, to cię wszyscy wykorzystują. Jak wpadniesz do sklepu i powiesz tak: Taki sklep, wiecie, jak to stary kiedyś był sklep na wsi, bez, bez, tej, bez, bez podanych cen. Wpadniesz do sklepu i, i powiesz tak: Jest chleb, bo moje dziecko musi dostać kanapkę. Żona mnie zabije, jak nie przyniosę chleba. Jest chleb. Tak, jest ostatni Bochenek. Jak dobrze, bo ja go muszę kupić. Ile kosztuje? Nie zdziw się, że ci cenę podniosą. Dlatego normalny człowiek nie mówi, że jest na musiku. A pisowcy, jak widać, napierdzielają od Bóg wie jak dawna: Polska musi, Polska musi, Polska musi. A to, że Polska zaangażowała się w konflikt na Ukrainie, to jedno. Polska musi pomagać temu krajowi. Jak wy pierdzielicie, że Polska musi, to się nie dziwcie, że nie ma za pomoc żadnej wdzięczności. To jest wasza wina. To, że Ukraińcy się tak zachowują, to jest wasza wina, pisowcy. <laughs> Bo oni was słuchają. Jak wy im mówicie, że Polska musi, to po co oni mają być wdzięczni za coś, skoro oni od was usłyszeli, że Polska musi. Polska nic nie musi. Polska podjęła taką, a nie inną decyzję i Polska powinna żądać w zamian za tą decyzję adekwatnego Traktowania czyli wdzięczności, a nie tej rażącej niewdzięczności, która jest co jakiś czas yy, udziałem strony ukraińskiej. Daliśmy im Migi 29, ryzykując, że Rosja się na nas zemści, bo to było przekroczenie czerwonej linii. Co powiedzieli? Że słabe i że chcą F-16. No drodzy Państwo, po, no to jest trochę tak jak, nie wiem, przychodzisz <laughs> do kogoś w gości, dajesz dzieciakowi lalkę, a dzieciak ci mówi: "Pi, ja takiej lalki nie chcę, ja chcę lepszą. To oddaj to. Nie podoba ci się to, oddaj. Wobec dziecka się ludzie potrafią tak zachować, bo dziecko trzeba nauczyć, co to jest hamstwo. A wobec kraju, który by padł, gdyby nie polska pomoc, nie umiecie się zachować w sposób asertywny? Teraz już nam Ukraina i Ukraińcy wchodzą na głowę. A co będzie, jak oni wygrają ten konflikt? Roszczeniowość narasta przez was. Ukraińcy byli wdzięczni nam Polakom. W, w lutym, w marcu 2022, bo się nie spodziewali, że im tak pomożemy. I wtedy mieli real naprawdę byli wdzięczni, ale że się tak dużo gadali, że oni walczą za nas, że ta pomoc im się należy, że my musimy im pomagać, że to jest nasz obowiązek, że uwierzyli. I się teraz zachowują tak, jak się zachowują, bo uwierzyli w waszą propagandę. To jest wasza wina, że oni się tak zachowują. To jest pańska wina, panie Morawiecki, panie Duda, panie Kaczyński. Tylko panowie nie będziecie żyli z konsekwencjami tego, bo jak się nie daj Boże coś zacznie dziać, to wiecie, no pan Kaczyński no raczej potomstwa z kotem mieć nie będzie. Pan Duda, jego córka jest w Wielkiej Brytanii. Pan Morawiecki też jak ktoś zna historię jego rodziny, wie gdzie chodzą dzieci i tak dalej, raczej sobie z Polski wyjadą. Mówię do szkoły, nie? A my zostaniemy z problemem. Proszę nam nie robić tego problemu. Proszę nie zachowywać się tak, jakbyście Państwo zapraszali inne kraje do wykorzystywania nas. I nie, to nie jest tak, że Wy tak robicie tylko wobec Ukrainy. Państwo robicie taką politykę. Jak smarkacze. Albo do kogoś z otwartymi rękami: Mój przyjacielku, ja ci dam wsiśko, rób co tylko chcesz, mój przyjacielku, bo jesteś moim przyjacielkiem. Albo. Jesteś moim wrogiem, ja cię będę niszczył. No, państwo, skrajność, skrajność. Przyjaciel, wróg, przyjaciel, wróg, przyjaciel, wróg. To no, tak dorośli ludzie nie postępują. Tak postępują dzieci w piaskownicy. Tak się nie robi geopolityki. Państwo jesteście niszczycielami Polski. To jest. Nawet pan Kaczyński ostatnio się wygadał, że inflacja to państwo nie wyszła. Ja to odbieram za przyznanie się do winy, tylko niestety nie wiem, dlaczego bez przeprosin. Że inflacja to jest państwa wina. <laughs> nie. No tak, ale zwróćcie drodzy państwo uwagę. Inflacja w Polsce jest wyższa niż w Rosji. Wyższa niż w Rosji, rozumiecie? To wyższa niż w Rosji. Rosja rządzona przez. Tak jak mówią pisocy. Kompletnego kretyna oderwanego od rzeczywistości, który siedzi w bunkrze i nic nie ogarnia. I tam jest inflacja dużo mniejsza niż w Polsce. Czyli co, Putin i zachodnie sankcje są mniej niszczycielskie dla gospodarki niż rząd PiSu? No tak by wyglądało. Bo ta inflacja to jest państwa wina. Czytamy dalej: Ukraina broni swoich rolników. Jak dodaje. Na pewno Ukraińcy są nam za to wdzięczni, ale na świecie handel służy coraz częściej po prostu uprawianiu polityki. I w tym przypadku też tak było. A polityka ukraińskiego rządu ma służyć tylko ochronie własnych interesów i rynku rolnic rolniczego. No właśnie. Oni chronią własne interesy. Kiedy my zaczniemy? Ten bowiem w ciągu ostatnich kilkunastu lat co dla Polaków może być nieoczekiwane, znacznie się rozwinął na Ukrainie. Sprowadzono tam nowoczesną technikę, wielkie kołchozy zostały sprywatyzowane. Dobre, żyzne ziemie, duże areały i wysokie zmechanizowanie sprawiły, że zaczął to być kraj bardzo produktywny rolniczo. Obecnie mają nadmiar produkcji roślinnej i zaczęli przez to wchodzić w produkcję zwierzęcą: bydła mlecznego, trzody chlewnej, Jan Ardanowski, poseł PiS. W ten sposób Ukraina może na, może na przykład ze zbóż tworzyć pasze i konsumować. Nadmiary wewnątrz kraju. Wiadomo jednak, że to nie wystarczy, by pozbyć się wszystkich nadmiarów. Tym bardziej, jeśli produkcja rozwija się dynamicznie i w ciągu najbliższych lat może tylko rosnąć, Ukraińscy, Ukraińcy yy, muszą więc myśleć o tym, komu sprzedadzą swoje rolnicze produkty. Tyle, że Ukraina ma pod tym względem o wiele poważniejszy problem niż Polska. Określa Ardenowski. Ukraina między młotem a kowadłem. Naturalnie odbiorcy dla ukraińskich produktów rolniczych są dwaj: Rosja i Białoruś. Ale teraz zarówno Władimir Putin, jak i Aleksander Łukaszenka nałożyli na Ukrainę embargo na, yy, na sprowadzanie nabiału, tłumacząc to niespełnianiem rosyjskich standardów. W najbliższych dniach zakaz ma objąć także konserwy zawierające ryby, owoce. I warzywa, a na celowniku są też słodycze. Już w kwietniu, bowiem Kreml groził rządowi w Kijowie, że jeśli ten zniesie embargo na. Kurczę, artykuł wywaliło. E... Co tutaj? Tak. E, już w kwietniu. Już w kwietniu. Bowiem Kreml groził rządowi w Kijowie, że jeśli ten zniesie embargo na polską wieprzowinę, to Rosja wprowadzi tam zakaz importu tego mięsa z Ukrainy. Rozumiecie? Czyli Ukraina w 2014 skrzywdziła nas, bo tak im kazali ruskie. Dla ukraińskiego rolnictwa to bardzo silny cios i dlatego rosyjsko-białoruskie embargo jest kluczowym elementem zrozumienia, dlaczego rząd e, Jaceniuka uderzył właśnie w Polskę, w Białoruś i Rosję zostawił w spokoju. Super. To. Mówił o tym nawet Donald Tusk, gdy, pier... gdy przy pierwszym embargo apelował do Ukrainy o zniesienie zasad. Ukraina musi wybrać, czy ulega Rosji, utrzymując embargo na polską wieprzowinę, czy opowiada się po, po polskiej stronie i znosi embargo? Rozumiem, że Ukraina jest trochę w kleszczach, bo nie będzie mogła sprzedawać swoich produktów w Rosji, jeśli będzie kupowała nasze produkty, ale Polska nie może być przez Ukrainę traktowana w sposób nieuzasadniony jako kraj obarczony embargiem tylko dlatego, że Rosja używa przymusu, czy szantażu. Przypomnę, że to jest 2014 rok. Tak im już wtedy, żeśmy im pomagali, prawda? Już wtedy przecież ten konflikt był. Wdzięczność nie może niszczyć rynku. Jak teraz widać, Ukraina wybrała. Ale nie oznacza to wcale uległości wobec Rosji, a jedynie obronę swoich interesów. Ukraińska produkcja rolnicza jest w około 50% zależna od Rosji, zaznacza Jan Ordonowski. Polska dla porównania jest zależna w tym sektorze od Rosji tylko o 6%. Czy Ukraińcy mogą nas krzywdzić, jeśli jest to w ich interesie? I kiedy Rosja nakłada na Ukrainę Polityczne kary w postaci embargo to Ukraińcy zaczynają się dusić w swoich, w swoich produktach. Społeczeństwo nie jest w stanie tego wchłonąć i zagospodarować. Produkcja przewyższa potrzeby kraju. Ukraina czuje, że musi zachować się wobec Polski życzliwie, ale jednocześnie tamciejsi rolnicy naciskają na rząd. Czyli czuje, ale gucio z tego czucia wychodzi, więc jak będą, jak krzy, znaczy krzywdzili, ale się z to nie cieszyli. Że tak sobie sparafrazuję tego faceta, co to to głosował, ale się nie cieszył. Teraz ostatnio zniknął ze sceny politycznej, podobno w psychiatryku siedzi. Nie pamiętam nazwiska, szef takiej partii politycznej, co kiedyś była kolicjantem PiSu, a teraz już nie jest. E, gowin, o, gowin. E, bo w zasadzie e, z. Jakiej racji Ukraina w ramach wdzięczności dla Polski ma zniszczyć własny rynek rolniczy? Jan Ardanowski, poseł PiS. Czyli zobaczcie, to jest mentalność pisowców. Ukraina może wszystko. Dlaczego Ukraina miałaby zrobić coś z wdzięczności dla Polski? Obyśmy tego za chwilę znowu nie zaczęli słyszeć. Ardanowski podkreśla, że nie ocenia źle zachowania Ukraińców, bo rozumie potrzebę obrony własnego rynku. AFS był tylko dobrym pretekstem do tego, by embargo nałożyć. W podobny sposób przypomina poseł PiS. Rosja nałożyła polityczny zakaz wjazdu do, dla naszych owoców, tłumaczyła to znalezieniem Owadów, owocówek w jednym z tysięcy transportów. Kraje mają taką prawną możliwość i gdy muszą bronić interesów, po prostu z tego korzystają. A pretekstu szuka się tak długo, aż się znajdzie, do Ardenowski. Cóż za zrozumienie? Polska zrobiłaby to samo. Nie, Polska nie zrobiłaby tego samego. Polska, przepraszam za wyrażenie, gdyby rządził PIS, by się sfrajeżyła totalnie, Złuch. Chyba nie muszę dalej komentować. Jan Ardanowski zaznacza przy tym, że zamiast wściekać się na Ukraińców, którzy byli między młotem a kowadłem, należy zastanowić się nad przyszłością polskiego rolnictwa i kierunkach jego rozwoju. Przyzwyczailiśmy się do myślenia, że w razie czego, zawsze możemy eksportować na wschód. To błąd. Tak samo jak uzależnienie produkcji rolnej od tych rynków. Trzeba szukać innych kierunków, wskazuje poseł PiS. No, i może sam sobie przeczytajmy, drodzy Państwo, na Tysol, Tysol.pl Tysol, czyli tygodnik Solidarność Ukraina nałoży embargo na Polskę. Niepokojące doniesienia. Jak informuje portal Do PL Związek Przedsiębiorców Mleczarskich Ukrainy SMPU żąda od władz wprowadzenia zakazu importu produktów mlecznych z naszego kraju. Pomysł ten ma być odpowiedzią na decyzję polskich władz, które zakazały dostaw ukraińskich produktów rolnych w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Jak wiadomo, ten Polacy, znaczy Polacy pisowcy już znieśli ten zakaz. S SMPU chce y, pozwolić jedynie na tranzyt do Mołdawii. Dodatkowo w oświadczeniu nie kryto rozczarowania wynikami negocjacji polsko-ukraińskich, jakie miały miejsce 18 kwietnia. Przypomniano również, że decyzje w kwestii ograniczeń w handlu może... Podejmować tylko Komisja Europejska. Będzie embargo na polskie produkty? Sprawę skomentował dyrektor wykonawczy Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego Arsen Dymitr. Uważamy, że ta sytuacja powinna pokazać, jak Ukraina może bronić swoich interesów, stwierdził, proszę bardzo. E, no, żeby tylko zaraz się nie okazało, że Ukraina w swoich interesach zrobi coś innego. Bo Ukraina wyraźnie pokazuje, że dla nich są ważne ich interesy. Pamiętacie, jak na przykład e, ich rakieta zabiła dwóch ludzi w przewodowie? Natychmiast zaczęli wykorzystywać to do swoich interesów i wciągać nas w konflikt, prawda? Natychmiast Załański powiedział, że to Rosja i zaczął, e, zaczął robić pod wciągnięcie nas w ten konflikt. Zaczął? Zaczął jak cholera. Musimy e, brać z nich przykład zarówno dla własnej ochrony, jak i dla szacunku do samych siebie. Dlatego cieszymy się, że nadal... Z, Y, zos, zostawili nam tranzyt, którego nie mogli zakazać. E, może im też zostawić tranzyt do Mołdawii. I tak będzie y, w naszych stosunkach dwustronnych. Wspiera nas w tej sprawie European Daily Association, EDA, z siedzibą w Brukseli, a Polacy, Polacy kolejny, a polscy koledzy są wyrozumiali, bo to jest fair, dodał. No właśnie, drodzy Państwo. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. I pamiętajcie, historia lubi się powtarzać. Trzeba historię znać, żeby nie popełniać błędów. A przypominam też, że polski premier to historyk z wykształcenia i on chyba historię zna. Więc dlaczego się zachowuje tak, jak się zachowuje? Drodzy Państwo, asertywność to jest najważniejsze słowo. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Pa.